Robert Górski, kłania się, kawalet moralnego niepokoju. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, taka informacja krótka, treściwa. Zapraszam Państwa, w każdą sobotę o godzinie 20 będzie kabaretowy klub Dwójki. Będę go prowadził razem z Marcinem Wójcikiem z kabaretu Ani Murmru. Niestety nie ma go tutaj z nami, gdyż jest na wakacjach. Mógłbym go teraz pozdrowić do kamery, ale to nie ma sensu, bo jest bardzo daleko. W miejscu, gdzie Dwójka niestety nie dociera, a dokładniej jest to podlubelska wieś Brzeszczyny. Drodzy Państwo, no zapraszam, bo będzie co oglądać. Będą goście, improwizacje, sądy, felietony, skecze, monologi w wykonaniu znanych aktorów i maksymalnie obciachowe propozycje na festiwal Eurowizji. A wszystko to premierowe, także nie ma lipy. Jak mówił świętej pamięci książę Fiodor Michajkowicz Pietuszkin, polewka nie z tej ziemi. A zdradzę kulisy, mało brakowało, naszego programu by nie było, gdyż planowano w to miejsce wpakować reality show pod tytułem Gwiazdy tańczą ze zwierzętami. Na szczęście, no, dosłownie w ostatniej chwili z programu wycofał się Rak, Błotny zresztą, i Justyna Steczkowska nie miała pary. To tyle o sobie, co tu będę gadał. Drodzy Państwo, stoję tutaj sobie w butach, jest mi ciepło w nogi, ale są osoby, jest człowiek, właściwie jeden, który chodzi cały czas na bosaka po świecie, nie zwracając uwagę na to, co na nim leży, prawda, jakieś szkło, kapsle, drobne kamyki, żmije, czasem się trafi coś takiego. Wojciech Cejrowski. Wojciech Cejrowski odgrażał się kiedyś, że wyjedzie do Ekwadoru i zostanie tam na stałe. Z jakichś powodów się to nie udało. Prawdopodobnie zaprotestowała tamtejsza pewna ekwadorska mniejszość seksualna, którą pan Wojciech ma na pieńku. Także oglądajcie program Wojciecha Cejrowskiego Boso przez świat! Halo? Halo? Cześć, tata. Cześć, tata. No, no dzwonię, bo widzę, że dzwoniłeś, to odzwaniam, żebyś nie odzwaniał. Co tam się urodziło? Co? Znowu ci się Skoda popsuła? Znowu ten grat? To weź go raz na zawsze wywal. Ta, dobry samochód. Mhm. Oba jesteście dobrzy. Ja wiem, że nie byliście z matką w Bułgarii, ale to było 25 lat temu. A, i w NRD byliście. A co to akurat za wyczyn, jak my mieszkamy w Zgorzelcu? Tatuś, nie mogę ci pomóc, bo jutro jadę na wakacje. Tak. Do Włoch. Co la Boga, co la Boga? Nic mnie w dupę nie ugryzło. To po prostu jadę za granicę. A skąd ty wiesz, że tam jest tak samo jak wszędzie, jak ty nigdzie nie byłeś? Aha. A w Bułgarii byłeś? No to w Bułgarii. No to gdzie mam jechać? A co ja będę robił 2 tygodnie w Licheniu? Tatuś, no. Lecę. Koniec, kropka, lecę do Włoch i koniec. No lecę, na czym się leci? Pociągiem polecę? Samolotem lecę. Samolotem, co? Nie spadnie. Nie spadnie. Ale ja nie lecę rządowym, tylko zwykłym, rejsowym. Nie spadnie, no. Ja wiem, że są wypadki. Ja nie czytam Super Ekspresu. Co się stało? I wszyscy, i załoga też? Dobrze. Tak zrobię, tak. Wiem, gdzie oni są, pójdę, zapukam, dobrze, powiem. Żeby nisko lecieli, tak. I wolno. Jak będzie Arab, to się przesiądę. Nie będę się wychylał przez okno. Kominy, wiadomo. Tata, no a co się robi na wakacjach? No poleżę sobie na plaży, w morzu popływam. No, nie utopię się. Nie utopię się. Tam nie ma rekinów. Nie wciągnie mi wir. Ja nie jestem Super Ekspresu, co się stało? Cała rodzina? I wszyscy poszli na dno? Dobrze. Będę pływał przy brzegu. Tylko do kolan. I w kole. Tak będę pływał do kolan, to po co mi koło w pasie? Aha. Jakby mnie rekin nogi zjadł. Tatuś, przecież nie będę o tej godzinie specjalnie do ciebie jechał przez całe miasto podmuchanego krokodyla. A on w ogóle działa, ten krokodyl? A, w Bułgarii działał. To nie będę pływał. To w góry pójdę, po górach pochodzę. Co? Nie zlecę. Ja nie znam tej głupiej gazety. Co się stało? Cała wycieczka? I wszyscy się poszliznali?
40 osób na raz? Tata, jak ktoś ma pecha, to i w palec złamie. A kto, kto tam tak z boku krzyczy? Kto tam tak? Wujek jest? Jest wujek? Daj wujka, daj. Czyli wujek, co jest? Jak tam? Co? O nie, nie, nie ma mowy, nie. Ja z wujkiem o polityce nie rozmawiam. Od wtedy, jak mi wujek w nosie przegrody przestawił. Ja wiem, że przez telefon mi wujek nic nie zrobi, ale dziękuję bardzo. Na kogo głosowałem, na tego głosowałem, tajemnica państwowa. A już daj spokój z tymi Żydami, wujek. Pa, dogadałeś się z Niemcami. Żyd z Niemcem się dogadał. Ciekawe w jakiej sprawie. Żydzi, Niemcy, kto jeszcze? I pedały. Żydzi, Niemcy i pedały. Trzech zaborców. Niemcy nam zabiorą ziemię, Żydzi kamienica, pedały nas. Tak, tak, tak. Wprowadzą to aborcję. Wujek, ty się nie boi aborcji, ty się eutanazji boi. Słucham? Tak, za komuny było lepiej, na pewno. To już nie pamiętasz, jak cię z domu spałowało? Tak, lekko. Co? Wujek, będzie czas, to się ożenie. Będzie czas, to się ożenie. Jak zalegalizują związki gejowskie. No przecież żartuję, wujek, to wszystko... Kupuję jak głupia baba na bazarze. No jakie związki? Przecież mam dziewczynę. Tak, mam dziewczynę. Ładna. Co? Bardzo ładna. Co? I zdrowa. Tak, ładna i zdrowa. Estera Zuckerman. Halo, przecież żartuję. No jaka Estera? Co wie? Głupi jestem. Dorota się nazywa. Dorota, tak. Nasza, nasza, nasza. Do jej krowy piję mleko, słucha Chopina. Tak. Tak, tak, z normalnym nosem, tak. No co ma robić? Pracuje. Jest korektorem. Korektorem teksty poprawia, tak. W gazecie. Wyborczej. Halo, halo, wujek? Wujek? A nie, tata, tata. Co się stało? Co tak trzeszczy? A, bo słuchawką pieprzną? A co tak świszczy? Bo ci zęba wybił. Tatuś, to oddaj ten samochód do warsztatu. Do warsztatu. Nie wygłupiam się, to przecież... No, no to zedrą, no to ja zapłacę, ja zapłacę. Nie rób tego sam. Nie rób. Tak, sam wymienisz sprzęgło. Już to widzę, jak ty wymieniasz sprzęgło. To weź do pomocy Kosińskiego. O, dobry pomysł. O, to ci Kosiński pomoże. O, tak. Przecież on ma 95 lat. Przecież on jest po 5 zawałach, po 6 wylewach, co on ci pomoże? Przecież on mentalnie żyje w Austro-Węgrzech. A po co ci ten samochód teraz? Aha. No, na działkę. A po co na działkę? Potrzebne ci te gołębie jak rybie ręcznik. To wiesz co? To weź taksówkę. Taksówkę weź. Co dla Boga? Co dla Boga? Przecież ludzie jeżdżą taksówkami. Tata, jak pojedziesz taksówką na działkę, jak Kosiński to zobaczy, to mu oczy zbieleją. Aha. No to oko. Dobra, rób co chcesz, co mnie to obchodzi, ja się nie będę... Z komórki dzwonię, tak, a co? Tak, dostanę raka na pewno. Tatuś, jadę do tych Włoch. Przywieź ci coś stamtąd? Tatuś, ja wiem, że ty wszystko masz, wy zawsze z matką wszystko macie, ale może czegoś nie masz, przecież ja ci kupię, ja mam pieniądze, przecież kupię ci, tylko powiedz co? Co? Plakat, dobra, przywiozę ci plakat, jaki? Ale mów głośniej. Z młodą Sofią Loren. Dobra. W bikini, dobrze, co? Będzie przodem, dobrze. Tak, żeby matka nie widziała. Powiedz sobie na działkę, ona tam nie chodzi. A spytaj się tego wujka, czy wujek coś chce. Dobra. Dla wujka dwa plakaty, bardzo proszę. Dwa plakaty, pierwszy jaki? Z papieżem. A drugi? Z Mussolinim. O, pan dyrektor. Przepraszam, no więc tak, o której panowie kończą próbę? A o co chodzi? Bo widzi pan, chcielibyśmy te tablice z koszami pozdejmować. Dlaczego? Jak dlaczego, no. Przepisy Unii Europejskiej.
No, że teraz w szkołach nie może być żadnych symboli religijnych, wie pan. Aha. A jaki to ma związek z tablicami i tuszami? No jak to jaki, no? Proszę pana, a o tablicach Mojżesza pan nie słyszał? No. A, no tak. No właśnie, tak. A jak pan Jezus te tam rybki tam połapał, no to gdzie on je później wkładał? No do ko... Do kosza! A właśnie, kochany. Dobrze, słyszałem o tej akcji. No. Podobno nawet mają demontować Judasze w drzwiach. Tak. Ma pan zdemontowane tutaj? Ja? W szkole? No. A wie pan, że nie wiem. To znaczy, szybko? W dyrekcji jest, ale na portier nie sprawdzę. Sprawdzę na portier. Niech pan zasuwa śmiało, szybko. Tak, tak. No. Witamy państwa bardzo, bardzo serdecznie na kabaretowej nocy listopadowej Gdynia 2010. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Jak państwo widzą po scenografii, próbujemy dzisiaj połączyć Wesele Wyspiańskiego ze Świętem Niepodległości. No i zobaczymy, czy nam się to uda, co z tego nam wyjdzie. Czy mielonka, czy paprykarz. Ja jestem pan młody. A pan? Dziennikarz. Co tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? Te cholery nie odpoczną! Te cholery nie próżnują! Produkują! Produkują! Talerz! Zegar! Filiżanka! Mazowiecka wycinanka! I mydło! I powidło! I nawet koła młyńskie! Syczko chińskie? Syczko chińskie! I to chińskie! I to chińskie! I to chińskie! I to chińskie! A zaś polskie, co zostało? Mało. Jedno polskie nie uciekło. Co z takiego? Polskie piekło. Polskie piekło. Smutno, kurde. No i jeszcze polski burdel. Nie, bardzo pana przepraszam, ale to jest jednak wczesna godzina, dzieci tak? Nas oglądają, to jednak uważajmy na słowa, wie pan, bo burdel to... Tak, pana, przepraszam, tak mi się wyrwało, przesadziłem. Przesadził pan, nie, bo dzieci nas oglądają, słuchają nas, a wiadomo, im czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość straci. Oczywiście. No. Ale proszę? Skorupka traci na starość. Trąci na starość. Traci na starość. Jak nasiąknie, potem trąci. Poważnie? Oczywiście. To ja się źle za młodo nauczyłem, przepraszam bardzo. Proszę bardzo, źle nasiągłem za młodo i trąci, tak? Tak, trąci. Pan dziennikarz, a można coś spytać? Proszę, pan pyta. Pan bardziej wyborca czy Rzeczpospolita? Frajna Wildsteina czy klika Michnika? Opcja która? Pan wybaczy, pisze do pisma mój pies. Dział kultura. To mam dla pana coś, co się wabi. Kultura picia. Kabaret hrabi.